Dobrze, tu mamy Ramosa, już wrócił. Teraz Maciek WPL-em przejedzie po trasie już do tego troszeczkę przygotowanej. Ramos, nie kop nam dziur, dobra? Daj. Jak trasa jest troszeczkę zrobiona, słaby skręt. No i ciężko jest dozować ten moment obrotowy, prawda? Bo jest mały moment obrotowy. Maciek, mów coś. No jest troszkę ciężko, zwłaszcza jak się pojawia górka. Trzeba troszkę bardziej mu docisnąć. A tutaj troszkę ta osobowa wersja lepiej sobie ciutkę radzi, bo jest po prostu lżejsza. Chociaż trochę plastiku jeszcze ma na sobie i ma 20 gramów dociążony przód. Taka moja autorska modyfikacja. Od razu powiedzmy szczerze, że nie jest tą jazdą w terenie tymi WPL-ami tak słodko, jak to oglądacie na reklamowych filmach. Bo z tym też chcemy po prostu troszeczkę powalczyć. To musicie pamiętać, że reklamowy film jest filmem mającym na celu jak najatrakcyjniejsze zaprezentowanie produktu. A tutaj będziemy się starali pokazywać tak, jak jest naprawdę. Ale uważam, że można spędzić fajnie czas na świeżym powietrzu z dziećmi, na budowaniu trasy i wspólnej zabawie, choćby nawet takimi, no powiedzmy sobie szczerze, modelami, zabawkami za niewielkie pieniądze, ale da się jeździć. Idę po swojego gaza. Przydałby nam się Kuba do filmowania. O, Ramos tam nie ma najmniejszych problemów z chodzeniem po górkach. Ramos już też się przyzwyczaił do modeli, co jest fajną rzeczą. No fajnie się. Co Maciek, jeździ. Przyznamy, że jak na tego typu zabawkę za te pieniądze, to... No mnie się podoba super. O, światło ci przystało. Tak, ale zrobiłem taką małą modyfikację i z tego co kojarzę, to po prostu troszkę zbyt duże napięcie idzie na tą diodkę i coś się dobrze, obraziło. To ja cię poproszę, bo Kuba szuka Mazdy, naszego drugiego psa. A ja ciebie poproszę, to ty teraz pofilmuj. Chyba, że ty chcesz przejechać Vueltoisem. A, Vueltoisem. Vueltoisem. No, to chodź, to zmień. Zmienimy furę. Tymczasem Ramos po pościgu. Ramos, zaszczekaj. Ramos nie ma ochoty na rozmowy. O, Ramos jest. A. To po co mnie wołaliście? Chodź Ramos, tam mam. Jedziemy Vueltoisem. Ja troszkę z innej perspektywy. Na pewno Vueltois lepiej sobie poradzi jak WPL, no bo jest większy. Ale za cenę będziemy mieli mniej więcej za jednego Vueltoisa mamy dwa WPL-e. I WPL-e bez żadnych przeróbek, czyli jeżeli jest duet tata z synem na przykład, czy z córką, czy dwóch kolegów, bracia, no to można na przykład kupić dwa WPL-e, zbudować trasę i się fajnie pobawić. Będziemy mieli jeszcze WPL-a, model samochodu Ural, rosyjskiej ciężarówki 6x6. I ta, z tego co wiem, to ona jest dostępna w kicie do samodzielnego składania. Ale to też nie dla dzieci, bo to dzieciom będzie za trudno. Maciek, powiedzmy może... bo chciałem też od ciebie potwierdzenia, ale myślę, że się zgodzisz, że właśnie takie Strady i Himoto to pod względem nauki serwisowania będą najodpowiedniejsze dla dzieci. Jeżeli tak, dziecko będziemy uczyli, bo tutaj jednak te małe modele mają malutkie śrubki i jest dość duża precyzja.
i łatwo coś uszkodzić. O, o, o. Maciej, ponieważ robimy testy, bo zwracam się też do widzów, robimy testy, to myślę, że spróbujemy gęste silikony w te dyferencjały do WL Toysa. Jeżeli, tak jak sugerujesz, że się te plastikowe dyferencjały nam zepsują, no to trudno, no to jak się zepsują, to będziemy wiedzieli, tak? Przy tej mocy ja uważam, że mają szansę wytrzymać. No, może tak być. Zobaczymy, jak już wykonamy taką robotę. I zobaczymy, jaki będzie. Tylko zastanawiam się, czy najpierw nie włożymy silnika 55 i pokażemy, jak jeździ na 55, bo w tej chwili jedziemy 80, ta ze szczotkami na zewnątrz. Aha. To chyba najpierw... Bardzo fajnie to jeździ. Bardzo się tym przyjemnie jeździ. No i naprawdę sobie radzi. Rzeczywiście i zwróć uwagę, że... zadrzemowania. Przy tak, tak, ciut zadrzemowania i przy takiej jeździe, to naprawdę można się długo bawić, bo największy problem tych modeli polega na tym, że się długo ładuje, a krótko jeździ. A dzięki temu zabiegowi z silnikiem nie psujemy. Można spokojnie, mówię, z dziećmi się bawić, budując trasy. Jak ktoś ma działkę, to byłoby super na działce sobie wybudować trasę, wybudować mosty, bo to nie jest tylko kwestia jeżdżenia. To jest kwestia całego pomysłu na spędzenie wolnego czasu. Jak najbardziej. Oczywiście te auta, które dzisiaj pokazujemy, mają się nijak do prawdziwych trialówek naszych kolegów, którzy są wgryzieni w temat, jak choćby koledzy z grupy RC Nenox, tak? To są mistrzowie trialu i na ich zawody też musimy koniecznie pojechać, ale na ich zawody to raczej nie tymi sprzętami, nie? Chociaż można je zabrać. No myślę, że już dobre kilkanaście minut się bawimy tym autem i nie ma najmniejszych oznak zużycia prądu. Nie no, prędkość jest jak na taką trasę fajna. Rzeczywiście można by było pokusić się o ciut szybszy silnik. Ale w sumie może być fajnie po zadżemowaniu. No. Ja myślę tak, co kto lubi. Czyli zobaczymy. Jeżeli ktoś będzie chciał, żeby było szybciej, to 55T. To będzie miał szybciej. 80T, no to jest tak jak widzicie. No. Uważam, że przy tych prędkościach, no zepsucie tego modelu to chyba jak ktoś się na niego przewróci albo nadepnie, bo nie wydaje mi się, żeby to cokolwiek mogło się zepsuć. Już się trochę grzechotka zrobiła w środku, ale... A no to... To jest offroad. Zakleiły się opony. No. Pamiętamy, że offroad są bardzo twarde opony. Jak na prawdziwych, powiedzmy, terenowców, trialowców, no to te opony są nie do przyjęcia, tak? Bo trialowcy jeżdżą na takich bardzo mięciuśkich, które dużą powierzchnią przylegają i pełzają pięknie. Natomiast taki otwarty dyfer absolutnie, absolutnie tutaj... No dobra, mamy pole do popisu. Tył troszkę lepiej, ale... Zobaczymy. Jak na taką wielkość... To co macie? Gdy ja bym się chętnie swoim WPL-em jeszcze teraz przejechał i będziemy musieli szukać psa, bo się ściemnia. To odpalamy WPL-a. Jakbyś mógł mi włączyć gaza 66. Tu w ogóle... A nie, mogę powiedzieć, gdzie jesteśmy. Żeby nas wielbiciele nie wytropili, prawda? Dobra, jadę na trasę. Dobra. Maciuś od przodu, zrób tam ujęcie, najadę za górką. O, i teraz jak była ubita, elegancko, proszę. O! Wania, żyjesz? Żyję. Musimy ludziki. A można kupić do niego ludziki. Nawet tych żołnierzy właśnie. No to potrzebujemy. W mundurach. Ale mówię, musimy koniecznie teraz Sergiusza. O. W
Powiem tak, jak byłem małym dzieckiem, to jakbym miał takiego WPL-a, to bym po prostu od rana do wieczora się nim bawił. No. No i teraz jak sklepaliśmy, to WPL-em się da jechać. Faktycznie skręt jest słaby, ale coś za coś. Zablokowane, o i teraz z gazem, tak. O. Nauczony doświadczeniem. Dość wywrotny jest ten WPL, bo jest wąski. Ale i trasa jest wąska. O. Super zabawa. Powiem szczerze, że więcej... Oj! Powiem, że więcej frajdy sprawia mi jeżdżenie tą ciężarówką. Jak tym WL-toysem. I tutaj nie musiałem nic przerabiać. A zawsze marzyłem, a tego jeszcze nie mówiłem ani wam, ani Maćkowi, że marzyłem o czołgu. Nawet kiedyś miałem taki rosyjski na kabel sterowany. Jadę teraz pełnym ogniem, Maciek, sfilmuj. Tylko musisz szybko, nie będę starał się odejmować gazu, tak? Tak jak w rajdach RC. To nawet daje szadu, patrzcie. O, dużo podsterowności. Idzie jak wściekły. Idzie, GAT 66. Harosza jak maszyna. O, idzie. Teraz zakręt. O, chciałem tak po bandzie. Wania znowu samochód. Wania, nie ma dzisiaj szczęścia. Co ty piłeś dzisiaj, Wan? Ja rozumiem ciebie, Wania. Lubisz wypić bez śniadania. Ciekawy jestem, jak tu napędy długo. Ale podobno są różne opcje do tego. Można są wejść. Opcje i tutaj ogólnie są metalowe, ale z jakiego metalu są zrobione, to nie wiem. Ale ja tym dość długo jadę już. Naprawdę jadę. Witek mówił, że do pół godziny. I naprawdę uważam. O, Wania dał radę. Wania. Aj, badyl. Aj. Chyba musimy iść Kubie pomóc szukać psów. Rewelacja. Maciek, jedź ty. Jedź gazem. Gaz. O, leci kukurydzi. Z dzisiejszej jazdy gazem wiem, że trzeba jeździć gazem, pełnym gazem. Teraz macie. Wania, jedziemy. O, rzeczywiście. Nie mogli. Ciekawe. O, zakręt, gdzie Wania już miewał problemy. Nie obyło się bez kłopotu. Czekaj. Dobra, Maciej, pożegnamy się, bo musimy iść szukać psów. Zniknął Kuba, zniknęły psy. Dzisiejszy odcinek to nie będzie chyba wiedza podstawowa. To będzie po prostu pierwszy odcinek jazdy nauki RC testów i nauki jazdy, bo będziemy różne testy, oczywiście tu samochody takie terenowe. To ty, Maciej, powinieneś mówić, bo potem przejdziemy do szybszych aut. No, zobaczymy, co nam tutaj i poszukamy szybszych tras. Tak, oczywiście wraz z różnymi konstrukcjami będą różne testy,
No nie tylko tutaj, jeżeli chodzi o trakcję, ale o prędkość i właśnie styl jazdy. Zobaczymy, jakim samochodem, jak się jedzie. Dostosowujemy model do trasy, trasę do modelu. Dokładnie. Wtedy nie będziemy mieli kłopotów. I największą zabawę. Tak przede jest. Wszystkim. I nie psujemy. Cześć.